ładnie, ładnie, ale trzeba coś ugotować, wiesz, jednak, mimo wszystko. A to zajmie nam moment. Tak myślisz? Oczywiście. I tak zrobię. Ale tylko z tobą. Witam serdecznie w kolejnym urodzinowym wydaniu Pałacu Wiechlicy od Kuchni. Urodzinowym dlatego, że Radio Zielona Góra, teraz oczekuję życzeń, uwaga, tak znienacka, Radio Zielona Góra, tak, to co dumnie nosimy na piersi, obchodzi urodziny. 20 lat pyknęło nam. Proszę. Tak, 20-latek wygląda, tak, moi drodzy? Tak jest, moi drodzy. Podczas winobrania, które wystartowało w Zielonej Górze, które hula, na chwilę z zielonogórskiego deptaka przenosimy się do Pałacu Wiechlicy. Tam studio winobraniowe, a tutaj po prostu kuchnia i w związku z tym dzisiaj postanowiłem nie skorzystać z żadnego waszego przepisu, tylko poprosiłem Marka, żeby przygotował coś takiego urodzinowego. Gdyby tak sobie zakładamy, że Marek ma 20 urodziny, tak? On spróbował sobie to wyobrazić. Marku, masz 20 urodziny. Przypomnieć. I co byś zaproponował swoim gościom, którzy przybyli do ciebie na urodziny? Zjemy dzisiaj łososia z krewetkami, z jajkiem w koszulce, mhm, oliwkami, czerwoną cebulą i kozim serem. Lepiej bym tego nie wymyślił, to jest lepsze niż tort urodzinowy. Marek Cieśliński, szef kuchni Pałacu Wiechlicy, jak zawsze z nami, kłaniamy się nisko i zapraszamy do tej potrawy, którą by trzeba jakoś nazwać. Nie wiem, no właśnie, sałatka, tak, la Marek, coś, ale Marek fajn. Birthday, czy co? Ja pokroję łososia. No dobrze, to przypomnijmy, a właściwie powiedzmy na wstępie, co potrzebujemy. A nie myślisz, że to by był ciekawy konkurs? Dobrze, ogłaszamy konkurs. Niebawem będzie można do nas zadzwonić. Bez nagrody. Będzie nagroda. Ja będzie? Coś wymyślę, tak jest. 68 kierunkowy 455-5597, ale jeszcze nie teraz. Za chwilę, jak już wszystko ugotujemy, będzie gotowe, to wtedy poprosimy o nazwę dla tej potrawy. Ja tylko szybko powiem, co potrzebujemy do niej. Potrzebujemy miks sałat różnych wszelakich, one na podorędziu w każdym sklepie spożywczym. Potrzebny jest filet z łososia, potrzebne są krewetki tygrysie i te krewetki właśnie teraz obrabiasz. Co ty nim robisz? Rozkrawam je, żeby się szybciej... Żeby szybciej dochodziły. Tak. Dobrze, a zatem krewetki tygrysie. Ty jajko mówiłeś w koszulce, ale ty tak ładnie o nim mówisz jajko pusze. Posze. Posze? Posze. Nie, poszedł. Posze. Nie, posze. Jajko posze wygląda tak, czyli no, prawie. Do wrzącej wody. Do wrzącej wody z octem jajko i solą, wrzucamy całe jajko, mieszamy. No i potem to jajko, mocno, tak, moi drodzy, tak, wygląda. Tak prawie. Więc takie jajko jest potrzebne. Do tego sos winegre cytrynowy, sól, pieprz, żeby móc przyprawić łososia. Nasz łosoś jest już przyprawiony. Masło klarowane, czarne oliwki. Jak widać, do tego ser kozi, czerwona cebula, czosnek i gruszka. I gruszka. Wszystko wymieniłem? Skoczymy? Chyba tak. Zresztą sprawdźcie sobie na naszej liście obecnej przy okazji tegoż odcinka na naszej stronie internetowej www.rzg.pl, również na stronie Pałacu Wiechlicy. Tam zawsze lista tych zakupów, które trzeba poczynić, żeby potrawę móc przygotować. Kolejność działań. Jak sami widzicie, na rozgrzanej patelni już ląduje nasz łosoś norweski, wcześniej przyprawiony solą i pieprzem. Pieprzem. Grubym pieprzem. No właśnie, tak widzę. Taki, tak, to taki lepszy jest, tak? Taki smaczniejszy. Taki jest smaczniejszy. I wiadomo, no, że to jest pieprz. Skoro ma być gruby pieprz, to niech taki będzie. Marek się na tym zna najlepiej. Jak domniemam, niebawem do tego łososia będą dołączać krewetki, tak czy tak nie? Tak jest, krewetki i gruszka. Dobrze, i mniej więcej ile czasu one muszą wytrzymać na patelni, żeby być takimi kawałkami mięsa okej? 4 minuty. 4 minuty. Wystarczy 4 minuty, żeby było już zjadliwe, ale jeszcze nie zjadamy, bo będziemy to łączyć z kolejnymi produktami już za chwilę. W naszej kuchni wszystko dzieje się bardzo szybko, jak sami widzicie. Na rozgrzanej patelni już dochodzą do siebie i łosoś, i krewetki. Do tego dorzuciliśmy jeszcze gruszkę. Ta gruszka po prostu taka zwykła gruszka z sadu, nasza polska zwykła. Zwykła nasza gruszka z sadu, polska nasza. Dobrze. Do tego dorzuciliśmy jeszcze 2 ząbki czosnku, które wcześniej zostały pokrojone. Co dalej, mistrzu? Układamy zieloną sałatę. Dobrze. I to ja mam zrobić, tak? Mikser. Okej. Ty będziesz targał ser. Co będę robić? Jeszcze w życiu nie targałem sera. To będzie mój pierwszy raz na wizji. Okay. Dobrze, ser kozi. Ser kozi. Ile tego sera, mistrzu? 8 plastrów. Tak. 8 plastrów. Tak skubnięć. Czy on ma tak opadać swobodnie, jak chce? Tak, czy tak jak go... ci spadnie, tak jest idealnie. Tak będz. Tak, no dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, jakie to są zapachy. Jesteśmy na zewnątrz, bo jesteśmy oczywiście na tarasie, tuż nad dziedzińcem Pałacu Wiechlicy. Jesteśmy gotowi do tego, żeby gotować w każdych warunkach. Już nie wiem, który plaster sera zrobiłem, bo się troszeczkę zagadałem, ale myślę, że tutaj mi trochę brakuje. O, coś takiego. Dobrze, mistrzu? Rewelacyjnie. Dobrze. Trwa, moi drodzy, komponowanie, bo tak zwykliśmy mówić, tak określać te czynności, które Marek tutaj dokonuje.
Zawsze pamiętamy, moi drodzy, żeby przy okazji tychże potraw, które przygotowujemy, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Idealna potrawa urodzinowa. Przypomnę, ta potrawa przygotowywana z okazji 20. urodzin Radia Zielona Góra. Obchody naszych urodzin trwają podczas tegorocznego winobrania. Przez całe winobranie jesteśmy na zielonogórskim deptaku w okolicy ratusza. Jest scena Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i Radia Zielona Góra. I tam przez cały czas studio winobraniowe, dużo koncertów. Zresztą też na bieżąco o tym Was informujemy. I przy okazji sobie świętujemy, moi drodzy, urodziny Radia Zielona Góra. Może wpadłeś na urodziny? Przyjdź do nas i zapukaj nogami do drzwi. Przyjdę do Was, zapukam nogami do drzwi. A wiesz dlaczego nogami? Ręce będziesz miał zajęte prezentami. I tak, moi drodzy, każdy może do nas wpadać. Stroimy w dalszym ciągu, teraz czarne oliwki. Daj coś jeszcze zrobić, mistrzu. Czy mogą cebulę? Cebula już jest. A, już jest, już za późno. Już za późno. No, kazałeś mi skroić połowę, więc myślałem, że całość wykorzystamy. No dobrze, jajko puszę. Na sam finał naszej urodzinowej potrawy, na którą to jeszcze nie mamy nazwy, przypominam. Już niebawem przypomnę Wam numer telefonu. Skropimy to cytrynowym sosem vinaigrette. Czy już mamy finał? Finał. To jest tak finał. Wygląda, moi drodzy, urodzinowa potrawa Radia Zielona Góra z okazji 20 urodzin naszej stacji, którą to oczywiście wymyślił i przygotował przy mojej małej pomocy Marek Cieśliński. Wciąż nie ma nazwy. Więc, moi drodzy, już za chwilę będziecie mogli wykręcić numer 68 kierunkowy 4555597 i podać nam nazwę. Czekamy na różne propozycje, najlepszą wybierzemy i nagrodzimy. W nagrodę Marek przyjedzie do Twojego domu, przygotuje kolację, prześpi się, a potem na następny dzień przygotuje śniadanie. Pasuje Ci to? Jeżeli nie, to nie dzwoń pod numer 68 kierunkowy 4555597. A jeżeli chcesz Marka u siebie w domu, w sypialni, w kuchni, śmiało zapraszamy. 68 kierunkowy 4555597. Marku, dziękuję Ci serdecznie. Dzięki. Za ten urodzinowy specjał. To co, może spróbujemy, tak? Bardzo ładna sałatka. Bardzo ładna. Żal naruszać tego, prawda? To ładnie wygląda. Ty nie myślałeś o tym, żeby wydać jakąś książkę kucharską? Teraz nawet nie kucharze wydają. No właśnie dlatego chyba nie warto wydawać. Mówisz? No. Aha. Niech no wydają ci co. Okej. Okay. W takim razie, moi drodzy, czas na przygotowanie. Często w naszej kuchni, moi drodzy, bywa tak, że nie mamy sztućców, ale tak najsłodszy moment jest w momencie, słuchajcie, kiedy kamery są wyłączane, mikrofony są wyłączane i cała ekipa zjada stół do jedzenia. Ja sobie myślę, że z okazji 20 urodzin Radia Zielona Góra czas najwyższy pokazać tych ludzi, którzy cały czas dbają o to, żeby nas było widać i słychać. Bo my tutaj się, wiesz, trochę się wygłupiamy, udajemy, że gotujemy, w sensie ja. Ja oczywiście polegam na Twojej wiedzy, a oni, słuchajcie, muszą stać z tą maszynerią i nas pilnować. To teraz chcielibyśmy całą ekipę zaprosić tutaj do nas. Chodźcie, chłopaki. Odpowiedzialni za to, że nas widać. Roland, bardzo proszę, operator kamery, kolejna kamera główna, to Marek, dźwięk, Oskar i nasz wędkarz, chodź nasz wędkarzu, ale z wędką. Nawet z wędką. Ale z wędką, koniecznie z wędką. Bardzo proszę. Teraz nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy wszyscy jesteśmy w kadrze, ale chyba jesteśmy, tak? I Rafał, smutny. Bo jeszcze głodny, ale za chwilę się naje. Tak wygląda cała ekipa, która przygotowuje program Pałac Wychlice od kuchni. Jak sami widzicie, nie najemy się. Ale tak często w tym programie bywa. Zapraszamy serdecznie do tego, żebyście brali udział w naszym programie, bo to wy jesteście głównymi skrzypcami, bo wy napędzacie ten program, to wy przesyłacie do nas przepisy i tak za każdym razem możecie robić. kuchnia@rzg.pl. Ślijcie, a my te przepisy przygotujemy, a potem zjemy. Tak? Tak? Jemy? Jemy. Go. Do zobaczenia.